Siemka wszystkim. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować test zestawu firmy Keller. Zestaw się nazywa World of the Stars. Mamy tutaj 8 rakiet. One wyglądają tak, że ostro jest złapie. Akurat nic nie widzę, jak to się nagrywa. Pisze tutaj, że wysokość wystrzału to 90 metrów. Nie chcę się trochę w to wierzyć, ale zobaczymy. 90 metrów to już jakiś kawałek jest, który do dołu. Tutaj mamy opis, jak odpalać. Ale w sumie na każdy wie, jak tutaj mamy właśnie, że można odpalać tym knotem, co jest dodatkowo. Że trzeba włożyć do butelki, jest narysowana butelka. Albo też jak mamy taki plastikowy stojak do wbicia, taką rurkę, przeważnie jest w zestawach, to jest też dobra sprawa. Nie trzeba się myśleć właśnie o butelkach, raczej w pierdołach. Wsadzamy w rurkę i nic nas nie interesuje. Zobaczymy, czy coś tutaj pisze na tych rakietach. Jakie są efekty. A wyjmę jedną, zobaczymy. Aha, tutaj mamy, a to już się. Będę musiał naprawić rakietę, bo się urwała z kija. Także zobaczymy, czy coś tu pisze. Jedynie klasa druga, numer artykułu, wszystko po niemiecku. No nic tu nie pisze, jaki efekt. No nic. Zobaczymy, okaże się w testach, jak wypali ten zestaw. Za owy zestaw trzeba zapłacić 30-40 zł. Zależy też w jakim sklepie. No i zobaczymy, jak się ten zestaw kellerowski sprawdzi. Czy będzie lepszy od tych ostatnich, co testowałem. Czy w końcu pokaże coś fajnego. Także zapraszam do oglądania. Dobra, no to mamy zestawik World of the Stars. I pójdziemy za kolejnością, weźmiemy sobie 3 rakiety. Tutaj żadnych efektów nie ma, nic nie ma napisane. Także wystrzelimy, odpalimy sobie 3. Osłonki zdjąć. Także powiem Wam, jak to idzie. Pierwsza pójdzie może ta czerwona, tu są właśnie takie czerwone, o. Niby efekt taki jest narysowany. Druga taka i trzecia taka najbardziej kolorowa. Wygląda tak. Czyli pierwsza, druga i trzecia. No i co? Bez komentarza, powiem Wam, niby fajny zestaw, niby rakiety bombowe, a tak naprawdę gówno efektu. Powiem Wam szczerze, to mi się w ogóle nie podobał ten zestaw. No nie wart jest tej ceny, bo to kosztuje taki zestaw chyba za 40 zł, z tego co pamiętam. Ja na szczęście go kupiłem na przecenie, więc... No nic, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał i oczywiście mile widziane udostępnianie mojego kanału. Dzięki i do następnego razu.